Witajcie. Zajmę Wam dzisiaj chwilę, by opowiedzieć Wam w krótkich słowach o pałce teleskopowej firmy ESP 21 cali. Jest to model hartowany. Ta firma produkuje hartowane pałki. Jest to jedna z lepszych firm na rynku. I co Wam mogę o niej powiedzieć? Chciałbym Wam ją pokazać. Moja pałka ma już kilka miesięcy. To jest właśnie 21-calówka. Poprzednio posiadałem mniejszą 16 cali, ale już je wyeksploatowała, więc tym razem kupiłem większą. Jest to pałka standardowego rozmiaru. Ona mieści się w kieszeni spodni, natomiast no, tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że 16 cali była dużo bardziej kompaktowa, jednakże była to pałka dosyć krótka po rozłożeniu, więc tutaj macie coś za coś. Ona jest w takiej czarnej oksydzie, która się wyciera przy noszeniu, no ale jest to normalne przy oksydach. Tutaj możecie sobie zobaczyć już takie pierwsze ślady wycierania się. O, tutaj od składania. To jeszcze będzie bardziej wytarte. Jak sobie ponosicie taką pałkę rok, dwa, to tutaj wszędzie to się powyciera. No i tak, cechą charakterystyczną tych pałek ESP jest to, że one nie posiadają gumowanego uchwytu. Jedni będą na to narzekać, inni będą to chwalić. Mnie osobiście to odpowiada, bo mimo że ten chwyt nie jest taki pewny, to pałka jest smukła, ona dobrze mieści się w kieszeni, nie uwiera, nie jest taka gruba. Mam też pałki z innych firm, takie właśnie gumowane, grubszego przekroju i to już nie jest takie, takie wygodne do noszenia, więc ja raczej wolę właśnie takie smukłe pałki i ta firma osobiście mi odpowiada. Kolejną rzeczą charakterystyczną z tej firmy macie to, że tutaj nie ma do niej pokrowca w standardzie, za to jest taki klips, który możecie sobie odpinać i przypinać dowolnie do własnych preferencji. Ja akurat noszę w ten sposób, że klips mam założony od tej strony, ta pałka wchodzi do kieszeni, nigdy nie ma prawa się rozłożyć, jest cichsza, tak powiem, nie klekota. I mnie jako osobie leworęcznej akurat pasuje ten sposób zamocowania tego klipsa. Natomiast możecie go sobie tutaj po prostu odpiąć, z tych mocowań podważyć to nożem i przełożyć w drugą stronę, czy jak Wam będzie pasować. Więc to już jest kwestia gustu. Klips siedzi ciasno, nigdy mi się nie zdarzyło ani w tej, ani w poprzedniej pałce, żeby ten klips wypiął się sam od noszenia albo został w spodniach gdzieś na kieszeni, a pałka wyszła bez niego, więc to jest fajnie zrobione. To jest fajnie zrobione, więc ogólnie pałka jest godna polecenia. Ja ją Wam polecam, bo mówię, poprzedni model miałem 2 lata, ten model też już mam kilka miesięcy. Możecie sobie go rozkładać, jak jest jakaś potrzeba przeczyszczenia, czy tam nasmarowania. Ale też bym to tutaj nie przesadzał. Jeśli ona jest nowa i Wam nie zaczyna się zacinać, to szkoda. Myślę, że tutaj jakoś ją samemu smarować na własną rękę, bo ona fajnie chodzi ciasno. Bez tego te segmenty nie będą Wam się składać po rozłożeniu. Więc chyba nie ma sensu tutaj za bardzo przy niej na własną rękę majstrować. Przynajmniej przez pierwszy rok, dwa, póki ona jeszcze jest niewyeksploatowana. No i co, rozłożę Wam ją, rzućcie okiem. Ona już jest rozłożona. To jest taka długość, rzekłbym, idealny kompromis między możliwością noszenia jej w kieszeni, by Wam nie przeszkadzała i jest to jeszcze możliwe do noszenia w kieszeni 21 cali. A przy tym to już jest taka sensowna długość, gdzie po prostu to już jest jednak kawałek tej pałki, tego pręta, który możecie coś zrobić. Ona jest hartowana, więc to nie jest pałka, która Wam się odkształci i zegnie przy uderzeniu. No i ogólnie zgodna polecenia. W stosunku do tańszych pałek nie występuje tu takie zjawisko, że przy odpowiednio mocnym rozłożeniu pałki ta pałka faktycznie Wam się zaklinuje. Ona nie będzie się składać, czy cała, czy na tym pierwszym segmencie, co się zdarza w tańszych modelach, które dawniej też przerabiałem różnych, więc polecam Wam ją. Chyba moja ulubiona pałka teleskopowa. Fajna sprawa do noszenia, do trenowania.
nawet do takich codziennych nieraz czynności, jak macie taką pracę dosyć aktywną, zawsze przyda się takie przedłużenie ręki, które macie ze sobą. Więc polecam Wam, w następnych filmikach pokażę Wam inne moje modele, powiem Wam, co gra w nich, co nie gra w nich, żebyście sobie sami mogli ocenić w wyborze własnej. No to trzymajcie się i do następnego razu. Hej!